Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Śledingusa. Jak wiecie, albo nie, od końca wakacji bodajże, tak, albo początku września, może być w ten sposób, wydawnictwo Helion zostało partnerem tego kanału, tak na bardzo, bardziej poważnie powiem to w ten sposób. Słuchajcie, dzięki panu Robertowi z tej firmy, tak, z marketingu, mogłem sobie wybrać dwie pozycje do zrecenzowania, tudzież przeczytania. Coś takiego, słuchajcie, jedna z nich to jest, to jest coś takiego, to jest cegła, która ma 1200 stron, jest pełna tabelek, opisów, burlet, cudów, wianków i Tym się zajmę za jakiś czas, bo muszę to zacząć dopiero czytać, powiem Natomiast to tak. skupiłem się na tej książce. Linux dla admina, najlepsze praktyki. Tutaj mam dopisek, o czym pamiętać podczas projektowania i zarządzania systemami. To jest autorem, to jest pan Scott Almir. -Al to jest człowiek, który siedzi w IT od ponad 30 lat na różnych stanowiskach. Pracował z jednego chleba, znaczy jednego pieca chlebiaty, jak to się mówi. Na początku, ja zacząłem czytać tą książkę, pomyślałem sobie tak, no pewnie jakieś tabelki będą tutaj, opisy, że trzeba robić tak, trzeba robić tak, klepać konsoli to, i mamy używać tego tutaj i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie wiecie, jak bardzo się przejechałem, jeżeli chodzi o, e, o tą książkę. Mega pozytywnie się przejechałem. To nie jest kolejny podręcznik. Jak klepać Linuxa w konsoli w piwnicy na kolanach? Zdecydowanie. Tylko, że w korporacji, na przykład w piwnicy korporacyjnej, powiem to tak, zdecydowanie nie. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla ludzi, którzy pracują już na tym stanowisku dłuższy czas. Mają, wiadomo, te swoje rutyny itd., itd., ale. Być może przydałoby mi się troszeczkę swoją wiedzę poszerzyć, a znaczy, nie tyle wiedzę, co horyzont swojego patrzenia na technologię i na miejsce pracy, na to, co wykonują. Także dla osób całkowicie nowych, które powiedzmy chciałyby skierować swoją drogę, swoją ścieżkę, tak? Wybrać swoją ścieżkę kariery, można powiedzieć, w ten sposób, do IT i zostać administratorem, albo być w roli, pracować w roli administratora systemów typowo właśnie Linuxowych. Ta książka myślę będzie bardzo fajnym wstępem. Nie dlatego, że tutaj mamy typowo techniczne opisy, nie wiem, plików, serwerów, bazy itd., itd. Nie. To jest bardziej podejście psychologiczne, autentycznie. To jest podejście, które powinno poszerzyć Waszą wiedzę na temat tego, Kim jesteście, albo kim chcecie po prostu tutaj zostać? Powiedz coś, ty zwariował, co, co to w ogóle jest. Słuchajcie, co to jest. Zacząłem to czytać, przeczytałem około 200 stron tej książki. Z 200, z 400 około, bo ta książka ma 400 stron. I byłem nią autentycznie zafascynowany. Naprawdę. Ja nie jestem człowiekiem, który siedzi w IT typowo. Nie, nie pracowałem nigdy w informatyce, nie mam studiów informatycznych nigdy nie pracowałem ani nie myślałem na, na, nad pracą w roli administratora systemu. nie tego od samego powiedzmy początku, tak, gdzie na początku mamy na przykład zapoznawanie się z rolą administratora, bo tutaj trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Ogólnie w firmach jest powiedziane, że admin jest od wszystkiego. Tak? Admin instaluje systemy, admin ogarnia systemy, admin leci kupić sprzęt w cudzysłowie do sklepu, admin pomaga pani Krysi, bo się jej coś zepsuło na przykład, tak? Tak być oczywiście nie powinno, bo to są różne stanowiska. Administrator systemu powinien zajmować się administrowaniem, czyli zarządzaniem działającego już systemu lub niedziałającego. Natomiast jeżeli chodzi o wprowadzanie systemu do firmy, to powinien zajmować się tym inżynier oprogramowania. To jest zupełnie inna bajka. Jak to wygląda firma, szczególnie w Polsce, to mogą niektórzy napisać, tak? Podaj przynieść, pozamiataj wszystko, co się da, no nie? W, każdym w każdym razie trochę od tematu wstępu, powiem to tak, ale mamy tutaj na, na początek na przykład opisana, opisane, kim jest ten administrator, jakie powinien kroki wykonywać, znaczy kroki, jakie zadania powinien wykonywać. Również jest powiedziane taki, na, na samym prawie dzień, na dzień dobry, że administrator systemu powinien być także biznesmenem, po części, tak. Nie dlatego, że on będzie właścicielem tej firmy, ale dlatego, że jego praca może bardzo wpłynąć na finanse, kondycję firmy, na jej wydatki także. To, 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 to jest właśnie to, o czym mówię, żeby poszerzyć swoje horyzonty, także ja nie tylko siedzę na, na tym Linuxie, klepię kod, klepię skrypty i nic więcej. Powinien też myśleć o całej de facto reszcie, a na przykład dla początkujących jest opisane, tak? Dlaczego warto iść na jakiś staż, zrobić sobie na przykład, pójść na staż do jakiejś firmy, robić tam nawet za darmo, tak? Nieważne. Ale wtedy już poznacie mniej więcej tajniki tego wszystkiego. To tak, troszeczkę odskoczni, tak, dla, dla nowego, powiem to tak, bo ta książka, tak jak mówiłem, też dla nowego może być przeznaczona. W dalszej części mamy opisane na przykład te porównania Nuxa, do UNIXA. Jest również troszeczkę tutaj obie... Do kompletu mamy tutaj na przykład rozłożoną na części pierwsze sprawę, jeżeli chodzi o dystrybucje linuxowe, czyli dlaczego Debian nie jest dobrym wyborem dla firmy, jeżeli chodzi o serwery. Tak, możecie się śmiać, możecie mnie teraz przytląć, ale to jest prawda. I czy, czytając tą książkę, zrozumiałem wiele rzeczy. Chodzi tu przede wszystkim o pomoc techniczną, która jest tutaj też również opisywana, nie tylko w kwestii wyboru dystrybucji linuxowej, tak? Czyli jeżeli bierzecie sobie na przykład tego Debiana, to sobie musicie sami radzić, jeżeli chodzi o pomoc techniczną, nie ma do kogo zadzwonić. Nie zadzwonicie do pana Linusa, pomóż mi, bo się spieprzyło, tak? Nie ma takiej opcji, dlatego najczęstszym wyborem są właśnie rzeczy, znaczy Linuxy typowo komercyjne rel, czy, czy od Rechatowski. znaczy nie OpenSUSY, tylko SUSIS, SLES. Suzy Linux Enterprise Server, Ubuntu Server, który ma wsparcie komercyjne, to są rzeczy najważniejsze, tak, ale dodatkowo na przykład mamy tutaj opisane częściowo, dlaczego czasami warto wybrać rolling, to się powie postuka po głowie, jak rolling, coś ty zgupiał na serwer, tak, wszystko zależy od tego, jak... Czym ten serwer ma być, dla kogo ten serwer ma być? Albo na przykład rollinga można postawić, nie wiem, deweloperowi na stanowisko deweloperskich, bo oni potrzebują rzeczy najnowszych, tak? Y dlatego na przykład y jest również pani opisana strategia LTS-a, tak? Long time support. Nie chodzi tylko tu o Ubuntu, które jest wydawane co dwa lata i tak dalej, i tak dalej, y ale chodzi ogólnie o y LTS-a, także jest to, można powiedzieć, w pewnym sensie takie zasiedzenie na paczkach sprzed X lat i z, czasami jest to dobre, a czasami nie jest to najlepsze rozwiązanie. I właśnie na przykład wybór albo Rollinga, albo czegoś pośredniego, jak Fedora, tak Fedora jako powiedzmy ten Bleeding Edge, albo dystrybucji, które się zmieniają częściej niż co dwa lata, załóżmy, jest dużo lepszym wyborem. tak? E to jest, to jest dopiero, słuchajcie, kilkana, kilkadziesiąt stron tej książki w tej chwili, by wam powiedziałem. Dodatkowo mamy tutaj tak jak opisaną, opisane troszeczkę porównanie do, do UNIX. Opisaną wirtualizację także i konteneryzację. Że czasami jest to dobre rozwiązanie, a czasami jedno z najgorszych, które można na przykład wybrać. I również opisane jest tutaj jak sobie z tym poradzić, w jaki sposób podejść do tego także właśnie biznesowo. Ktoś powie, kurde, ta książka jest beznadziejna, bo jest o wszystkim. Tak, książka jest, znaczy może nie o wszystkim, ale o wielu rzeczach takich można powiedzieć podstawowych, jak pamięci masowe, planowanie, załóżmy tam sieci, tak? zarządzanie użytkownikami, bazy danych itd., itd. Są te rzeczy może nie wiadomo jak opisane szczegółowo, ale dzięki temu, że wy zapoznacie się o tym, z, z tym tematem załóżmy, tak? Będziecie mogli wybrać sobie dodatkową pozycję, albo szukać na przykład w internecie, albo tak jak ja powiedziałem przed, przed sekundą, kupić inną książkę, która jest przeznaczona do danej rzeczy. Ja o tym wspominam, ponieważ ja jakiś czas temu to już kupiłem sam sobie y, pana Litubera Jaya Lukra, tak? On prowadzi Learn Linux TV. Kupiłem tą książkę y, właśnie dlatego, żeby poszerzyć swoją wiedzę albo spróbować poszerzyć swoją wiedzę na temat Ubuntu serwera to jest książka typowo o Ubuntu, nic więcej się tutaj nie znajdzie innego, tak. Natomiast jeżeli będę sobie czytał dane rzeczy tutaj w tej książce, tak, zarządzanie zadaniami, cokolwiek innego i tak dalej, o systemy plików na przykład, albo o, jest tutaj coś o Ansible i wiecie, co powinienem zrobić, jeżeli mnie interesuje Ansible, to albo sobie szukam na necie, albo kupię kolejną książkę, która dotyczy tylko i wyłącznie Ansible'a, a skąd się o tym dowiedziałem? Na przykład dowiedziałem się o tym właśnie dlatego, że przeczytałem o tym, że warto zwrócić na taką rzecz, że na przykład Ansible czy jakikolwiek tam inna rzecz może spowodować to, że moja praca jako administratora systemu będzie po prostu prostsza. Napis sobie, napisanie sobie tak zwanego skryptu YAML, tak czy jakoś tam samowykonującego się i to może mi ustawić, nie wiem, 100 serwerów w 5 minut, albo w minutę na przykład, tak? Ja taki skrypt napiszę w 15 minut, ale gdybym miał ręcznie te serwery ogarniać, to by to zajęło kilkanaście, nie wiem, dni, miesięcy, albo czegokolwiek innego jeszcze, tak? Są też kwestie bardzo ważne poruszone, jeżeli chodzi o odzyskiwanie danych, ale nie w sensie takim, że użyj, nie wiem, board backup, bo jest dobre, albo duplikaty bo jest tamto, no nie? Nie, zdecydowanie nie. Jest to bardziej powiedziane tak, w sposób taki szeroki, tak, że zwróć uwagę na dane rzeczy, jeżeli chodzi o odzyskiwanie danych z systemu. Tak. Załóż to, że tworząc jakąś infrastrukturę IT, to się po prostu może w końcu zepsuć. To ci padnie, na pewno ci w końcu padnie i ty musisz być przygotowany na to, żeby to odzyskać. Po prostu nie możesz zakładać, że. Wszystko zawsze będzie dobrze, bo jeżeli ci padnie, to będziesz ugotowany, tak? Natomiast jeżeli zwrócisz uwagę na taką rzecz, to będzie ci po prostu potem łatwiej to samo. Trzeba podejście biznesowe. Trzeba powiedzieć szefowi, słuchaj szefie, jest taka sprawa, trzeba kupić to, to, to i takiego NASA. Trzeba kupić taki, taki sprzęt do backupowania, do replikacji, bo jeżeli coś nam padnie to załóżmy na sprzęt do backupowania wydasz 10 tysięcy złotych tak? natomiast te dane są warte milion złotych pytanie panie szefie, czy opłaca się oszczędzać szefie, jeżeli to padnie, ty stracisz milion złotych teraz wydasz 10 tysięcy, ale oszczędzisz milion złotych i tu dochodzi kolejna rzecz. Chodzi o to, że administracja systemu powinna być osobą kreatywną. Nie powinien siedzieć takimi klapkami na oczach i widzieć tylko swoje i więcej się nie wychylać. Tak jak powiedziałem w opisie tej książki, można powiedzieć, on też powinien patrzeć od strony biznesowej na to wszystko, tak? Nie chodzi o to, żeby przeliczał to w arkuszach i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Tylko żeby miał pojęcie i ewentualnie mógł powiedzieć szefowi, szefie, to może kosztować tyle i tyle, ale oszczędzisz tyle i tyle na przykład, tak? Trzeba to rozważyć, bo ja uważam, że jest mi to potrzebne. Musisz być osobą, która po prostu za przeproszeniem ma kochones, tak? Która nie będzie taką malutką myszką, która się schowa i tak, tak, szefie, oczywiście tak, tak, szefie, a potem cię wykopią, bo stracił dane na przykład. Tylko musisz mieć pojęcie o tym, co robisz, co mówisz i mieć właśnie kochones żeby powiedzieć szefowi, ja się na to nie zgadzam, bo to jest błąd. Pytanie, czy kupno tej książki za te kilkadziesiąt złotych ci pomoże? No na to już sobie musi odpowiedzieć dana osoba, tak? Ja myślę, że tak, bo jeżeli pracujesz na danym stanowisku, jest, jest to cholernie odpowiedzialne stanowisko. Odpowiadasz za firmę, odpowiadasz czasami za dane osobowe, za, za ogólnie działanie tej firmy, tak? I poszerzanie swojej wiedzy de facto, i poszerzanie tej wiedzy dzięki temu, że przeczytasz to, zastanowisz się i kupisz inną pozycję, która na przykład ci zajmie się na przykład systemem plików albo tylko bazami danych, albo Ansible na, na przykład typowo, tak? I to ci pomoże w ten sposób, że nie też, że będzie cała firma dobrze prosperować, to ty jeszcze dostaniesz zajebistą premię i będziesz mógł sobie 100 takich książek kupić za tą premię. Rozumiesz, o co mi chodzi, dobry człowieku. Słuchajcie, kończymy. Wiem, że trochę długo, wiem, że trochę tak. Przeskakujące z tematu na temat, ale tak jak mówię, ta książka mnie autentycznie zafascynowała. To nie jest moja paka marketingowa, że ja wam to chcę wepchnąć i tak dalej. Nie. Ja chcę po prostu pomóc komuś, kto to. Ja chcę po prostu pomóc danemu człowiekowi. Który będzie tym zainteresowany, żeby sobie to poszerzył. Autentycznie warto. Dodatkowo tak jak mówiłem na początku, słuchajcie, druga książka to już jest masakra. 1200 stron i tutaj na przebitka będziecie widzieć, że tu już mamy typowe regułki, opisy, komendy i tak dalej tak dalej, protokoły ARP opisane i PV4 i PV6 programowanie w języku Ruby i tak dalej, i tak dalej. To już jest naprawdę gruby, gruby temat. Na recenzję tego to trzeba będzie trochę poczekać, bo naprawdę no... Ja i tak nie będę w stanie wszystkiego na pewno przeczytać. Postaram się z większością rzeczy zapoznać. I opowiedzieć Wam po prostu od strony zwykłego użytkownika, zwykłego użytkownika Linuxa od 5, po prawie 6 lat już, nie? Jak taki temat wygląda. Jest tutaj sporo też o Unixie, z tego co wiem, jest sporo też o BSD. Jedna z książek, kurde, która o BSD traktuje w miarę nowych książek, więc więc tak. Kończąc tą tematykę, słuchajcie, zapraszam na stronę Heliona zapoznać się. Mają chyba aktualnie teraz promocję nawet na tą książkę. Można sobie zobaczyć. Tak jak mówię, myślę, że warto się z tym zapoznać, ale powtarzam jeszcze raz. Nie liczcie tutaj na sztywne regułki, tabelki, i, i, i się ma zrobić A, B, C, D, E, bo będzie fajnie. No nie. Książka teraz musi do myślenia. To na pewno. Myślę, że warto się z nią zapoznać także dlatego, żeby poznać pracę admina e, Linuxowego, od innej strony. Nie takiej właśnie, takie mówię, regułek i tak dalej, i tak dalej. Tylko od tego, jak taki człowiek powinien myśleć i że powinien być naprawdę kreatywny, bo kreatywność pomaga. Sam druk jest fajny. Naprawdę jest to ładnie wydane na ładnym papierze. Czyta się to naprawdę przyjemnie. Czcionki są ostre jest ok. Po prostu moim zdaniem, że chodzi o kwestie techniczne tej książki jest naprawdę bardzo fajnie wydana. Tyle. Słuchajcie, kończąc dziękuję za każde wsparcie, dziękuję za łapkowanie, oglądanie i tak dalej, tak dalej tego kanału. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Jeszcze raz przepraszam za mały chaos, jaki jest, ale ja po prostu tak mam. No. Ja, ja już mam bałagan na strychu. Trzymajcie się gorąco. Bartek, pozdrawiam. Cześć.